Witam wszystkich zebranych. Mówi Zofia z Krakowa. Intensywność modlitwy. Łukasz, rozdział 6, werset 12. Jezus żył modlitwą. Jego publiczna służba zaczęła się długim okresem intensywnej modlitwy i łączności z Bogiem, o czym mówiliśmy we wczorajszej części lekcji. W ewangelicznym sprawozdaniu czytamy, że wyszedł z tego doświadczenia obdarzony mocą. Byłoby dla niego czymś nienaturalnym, gdyby choć przez chwilę nie wznosił swej duszy ku Bogu i nie doświadczał żywej łączności z niebem. A ponadto, choć stale zachowywał łączność z niebiańskim Ojcem, przed każdym ważnym wydarzeniem czy decyzją poświęcał czas na szczególną modlitwę. W jaki sposób wymienione wersety ukazują poleganie Jezusa na Bożym kierownictwie, prowadzeniu i sile w doniosłych chwilach, trudnych sytuacjach i niebezpieczeństwach. W każdym przypadku określ szczególne wydarzenie, o którym jest mowa w wersecie. Mateusz 14, rozdział 14, werset 23. A gdy rozpuścił lud, wstąpił na górę, aby samemu się modlić, a gdy nastał wieczór, był tam sam. Łukasz, rozdział 6, werset 12. I stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić i spędził noc na modlitwie do Boga. Przepraszam. Jana 17, werset 1 do 26. To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina, uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie. Jak Mu dałeś władzę nad wszystkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których Mu dałeś. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Ja Cię uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. A teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i mnie ich dałeś i szczegli słowa Twojego. Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od Ciebie pochodzi. Albowiem dałem im słowo, które mi dałeś, i oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem i uwierzyli, że mnie posłałeś. Ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są Twoi. I wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i uwielbiony jestem w nich. I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a ja do Ciebie idę. Ojcze Święty, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno, jak i my. Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, i szczegłem, i żaden z nich nie zginął, prócz syna zatracenia, by się wypełniło pismo. Ale teraz do Ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. I za nich poświęcam z siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno, jak ja, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli,
aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałem, jak i mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, i świat Cię nie poznał, lecz ja Cię poznałem i Ci poznali, że Ty mnie posłałeś. I objawiłem im imię Twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Wydaje się, że Marek w pierwszy rozdział 35 werset opisuje nie pojedynczy przypadek, ale raczej wzorzec, gdy mówi, że Jezus stał wczesnym rankiem przed świtem i udał się na puste miejsce, aby się modlić. Każdy dzień zaczynał z Bogiem, jednak w szczególnych chwilach następowało nasilenie kontaktów z Ojcem. W Łukaszu rozdziale 6, wersecie 12 czytamy, że bezpośrednio przed wyborem szczególnych 12 uczniów, których najwyraźniej wybrał z szerego grona swoich zwolenników, Jezus całą noc spędził na górze na samotnej modlitwie. Przedtem, jak przyszedł po wodzie, po swoich uczniów walczących o życie podczas burzy na jeziorze, Chrystus spędził dłuższy czas na intensywnym kontakcie ze swoim Ojcem. Podczas tygodnia pasyjnego, gdy zbliżało się Jego ukrzyżowanie, zanosił żarliwe modlitwy za swoich najbliższych uczniów i za cały swój lud, aż do końca świata. Przeczytaj modlitwę arcykapłańską Jezusa zapisaną w paragrafie 17 rozdziale Ewangelii Jana. Jakie elementy osobistej społeczności z Bogiem w niej dostrzegasz? Które z nich wzbudziły Twoje najgłębsze uczucie? Jakie masz doświadczenie mocy modlitwy w duchowym życiu? W jaki sposób możesz zmienić na lepsze swoje życie modlitewne? Dziękuję.